Przypomnijmy sobie teraz definicję funkcji trygonometrycznych za pomocą okręgu jednostkowego. Jak sama nazwa wskazuje, okrąg jednostkowy, który tutaj sobie wcześniej narysowałem, to jest taki okrąg, w którym promień jest równy 1. No i żeby zdefiniować funkcje trygonometryczne, no to należy ten okrąg tak narysować, żeby jego środek znajdował się w początku układów współrzędnych, no tak jak tutaj jest na tym rysunku. I wtedy każdy punkt na obwodzie okręgu znajduje się w odległości równej 1 od początku układów współrzędnych. Możemy tutaj takie ćwiczenie sobie wykonać i na przykład zidentyfikować współrzędne tych punktów, w których okrąg jednostkowy przecina się z osiami układów współrzędnych. Więc jeżeli ten punkt ma być w odległości 1 od początku układów współrzędnych, ale leży na osi x, czyli jego współrzędna y jest równa 0, no to współrzędna x musi być równa 1, czyli to jest punkt 1, 0. Ten punkt na odwrót będzie miał współrzędne 0 i 1. Ten punkt, jesteśmy po ujemnej stronie osi X, czyli będzie miał współrzędne minus 1 i 0. No a ten punkt będzie miał współrzędne 0 i minus 1. No dobrze, jak mierzymy kąty w układzie współrzędnych? No, tradycyjnie początkowe ramię kąta to jest dodatnia oś X. No i kąty mierzymy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. To jest wszystko przypomnienie, bo... To było wszystko w filmie o definicji funkcji trygonometrycznych za pomocą okręgu jednostkowego. No i patrzymy, w którym punkcie ramię końcowe kąta przecina okrąg jednostkowy. I współrzędne tego punktu to są po prostu funkcje trygonometryczne cosinus i sinus. Tu jeżeli ten kąt nazwiemy sobie jakoś teta na przykład, no to współrzędna x to będzie kosinus tego kąta teta, a współrzędna y to będzie... Sinus tego kąta Teta. No dobrze, to wiemy z tego filmu o funkcjach trygonometrycznych, jak jest zdefiniować w układzie współrzędnych za pomocą kręgu jednostkowego, a teraz też w innym filmie z geometrii analitycznej pokazywałem Wam, jakie jest równanie okręgu, jak wygląda równanie okręgu. No i teraz mamy okrąg, którego promień jest równy 1, no i jego środek znajduje się w początku układów współrzędnych. Czyli równanie takiego okręgu ma taką postać. To jest x kwadrat dodać y kwadrat równa się 1. To jest równanie takiego okręgu. No i teraz wystarczy, że wstawimy za x kwadrat wstawię cosinus kwadrat. Zaraz za y podstawię sinus. No to jest to samo z definicji. No więc dostaję... Wzór, który wyprowadziłem w poprzednim filmie za pomocą trójkąta prostokątnego, tutaj mamy dla dowolnego kąta teta, dowolnie dużego, dodatniego, ujemnego, rozwartego, wszystko jednakiego, dostaje takie równanie, że cosinus kwadrat do sinus równa się 1. No i to jest wzór, który się nazywa jedynką trygonometryczną. No i on wynika bezpośrednio z twierdzenia Pitagorasa. No bo z twierdzenia Pitagorasa wynika ten, to równanie okręgu, które wcześniej napisałem. No to żeby to jeszcze raz zobaczyć. Że tak rzeczywiście jest, no to tutaj może sobie dorysujemy taki bok w tym trójkącie prostokątnym, żeby móc skorzystać z twierdzenia Pitagorasa. rysowamy taki trójkąt, w którym przeciwprostokątna ma długość 1 zawsze. Dla dowolnego kąta, jak ten punkt przecięcia z okrojem jednostkowym wyznacza nam trójkąt, to przeciwprostokątna zawsze ma długość 1. A jakie są długości przyprostokątnych? No, ta pionowa przyprostokątna będzie miała długość wartość bezwzględna sinusa kąta theta. Dlaczego piszę wartość bezwzględną? Dlatego, że akurat tutaj w pierwszej ćwiartce to nie ma znaczenia. Tutaj ta współrzędna y i współrzędna x też obie są dodatnie. No ale jakbyśmy mieli jakiś kąt, na przykład gdzieś tutaj, taki kąt na przykład, no to tutaj obie współrzędne, xowa i yowa, są ujemne, ale długość tych przypro... długości tych przyprostokątnych są zawsze równe wartości bezwzględnej z tych wartości współrzędnych. Czyli ta przyprostokątna ma zawsze długość, wartość bezwzględna z sinusa teta. Ta przyprostokątna zawsze ma długość, wartość bezwzględna z kosinusa teta. No więc możemy napisać twierdzenie Pitagorasa dla tego trójkąta. No I ono będzie miało taką postać, że sinus teta wartość bezena z tego do kwadratu, dodać kwadrat drugiej przyprostokątnej, czyli wartość bezena z kosinusa teta do kwadratu, musi być zawsze równa, musi być równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej, a kwadrat długości przed, przeciwprostokątnej to jest 1 do kwadratu. Czyli znowu dostaję ten sam wzór, dlatego że kwadrat z wartości bezwzględnej to jest to samo, co kwadrat samej wartości, dlatego że niezależnie od tego, czy ona była dodatnia, czy ujemna, jak podniesiemy do kwadratu, to dostaniemy liczbę dodatnią. Tak samo jest z kosinusem, czyli tutaj będziemy mieli cosinus kwadrat teta. No i to w sumie musi dawać 1. No i tak jak mówiłem w poprzednim filmie, to jest bardzo ważna podstawowa tożsamość. Bo ona pokazuje, że sinus i cosinus tego samego kąta nie są niezależne. Jak znamy sinus to możemy z dokładnością do znaku, no bo to jest równanie na kwadrat, wyznaczyć wartość kosinusa i na odwrót. No i ta tożsamość przydaje się do wyprowadzania wielu innych tożsamości trygonometrycznych, no i tym będziemy zajmować się w kolejnych filmach na temat tożsamości trygonometrycznych.